Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jest ze mną Marcin, czołem. Cześć. Dzisiaj będziemy opowiadać o tym, co może pójść nie tak podczas zakupu pompy. Bo przecież to jest proces. To nie jest tak, że to butelka z mlekiem, że wchodzę do marketu, biorę i wychodzę, bo taka mi się podoba. Chociaż pewnie zaraz mi powiesz, że mogę tak zrobić. Wejść do internetu, zamówić, znaleźć i przyjeżdżać. Jeżeli chcesz w życiu kupić dwie pompy, to jedną po drugiej, to jest to świetny pomysł. Ale jeżeli chcesz uniknąć zbędnych wydatków, to nie ma sensu, bo teraz zobacz. Najbardziej prozaiczny problem, widziałeś już wcześniej pompę, wiesz, że ona trochę miejsca zajmuje. No tak. Co jeżeli ona ci się nie zmieści? Oddam? No w salonie raczej nie zamontujesz, raczej tak? Nie. No właśnie, więc będziesz za chwilę kupował drugą. Mhm. I teraz kolejny element. Co jest ważne, moc pompy musi być dobrana do powierzchni budynku, do kształtu tego budynku, do sposobu ocieplenia tego budynku, nawet grubość okien ma znaczenie. Więc oczywiście możesz wejść w jakiś kalkulator, wyliczyć to sobie. No właśnie, przecież w internetach one są, wchodzisz gotowce, wpisujesz tam powierzchnię, kubaturę, ciach, klikasz i masz. Taka jest dla Ciebie opcja. Dokładnie tak, jesteś na świetnej drodze, żeby kupić jednak drugą. Próbuję, wiesz, taki samodzielny lubię być, wiesz, o co? Dobrze, no to teraz zobaczmy tak. Jaką powierzchnię procentową u Ciebie zajmuje garaż? A skąd mam wiedzieć? No właśnie, a to jest spora część Twojego budynku i teraz pytanie, czy ją należy też ocieplać, czy nie ocieplać, to też ma wpływ na wybór pompy ciepła. Mhm. Więc oczywiście możesz być samodzielny, tylko dla mnie lepiej samodzielnie wybrać firmę, która Ci to zrobi dobrze, niż samodzielnie popełniać błędy. To prawda. Więc konkluzja jest taka, że lubimy być samodzielni, samowystarczalni, szczególnie w procesie, który jest za nasze pieniądze. Ale warto tutaj zdać się na fachowe doradztwo, profesjonalny dobór instalacji, uwzględniający wszystkie zmienne, o których wspominał Marcin. Marcinie, znowu okazuje się, że gdybym Ciebie nie posłuchał, to bym się nie spotkał, popełniłbym błąd, który kosztowałby mnie troszeczkę pieniędzy. I dwie pompy. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Widzimy się w następnym odcinku, w którym porozmawiamy o... O pieniądzach. A, będzie się działo, więc niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, widzimy się wkrótce.